ADAB 42.16 pyta pacjent Lenovo, na którym miałem zainstalowane Linux Mint. Służył do nauki Linuxa, miałem tam Bitorenta, trochę filmów, muzyki, książek. Chciałem zapytać, czy jest możliwość odzyskania tych danych, to znaczy podłączenia tego dysku do innego laptopa, mam drugi z Windows 11 i odzyskania danych. Jest taka szansa. Aby w systemie Windows uzyskać dostęp do dysków sformatowanych w Linuxie, potrzebny jest program Paragon Software. Klikamy Download. Pobiera się wersja trial, czyli testowa. Rozpoczyna się instalacja. Klikamy Next. Akceptuj. Next. 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 Install. Tak. Start 10-dniowy trial. Linux file system for Windows by Paragon Software Setup. Dobra, spróbujmy. Przez 10 dni będziemy mieli do niego dostęp, więc to powinno wystarczyć, żeby zrobić porządek. I na koniec program informuje nas o tym, że musimy zrestartować komputer, żeby móc go poprawnie używać. Restartujemy. Po zainstalowaniu programu powinna pojawić się na pulpicie taka ikonka i już widzę w momencie, gdy otworzę listę dostępnych napędów, że mam dostęp do dysków, które wcześniej były niewidoczne. Dysk USB, na którym mam filmik nagrany w Poznaniu parę dni temu. Akurat była impreza pod tytułem Pyrkon i ludzie się przebierali różne dziwne postacie, tak zwany cosplay. No, było kolorowo. Dobrze. Pendrive jest sformatowany jako system plików ext 4 i jest niewidzialny normalnie w Windowsie, a teraz widzimy, że mamy do niego od razu dostęp. Tutaj mam dysk 3 terabajty, na którym jest dużo moich danych, nie będziemy im się w tej chwili przyglądać. I tutaj jest dysk z Linuxem, widzimy katalog Home i tam dalej też nie będziemy zaglądać. Żeby nie zdradzić zbyt dużo, krótko mówiąc, program działa poprawnie, jeśli go uruchomimy, mamy w miarę sensowne okienko, pokazuje nam co znalazł i montuje to automatycznie. System plików EXT4, tablica partycji GPT. Tutaj mamy pa tablicę partycji MBR, system plików XT4, też to widzi poprawnie. I tutaj mamy USB, pendrive'a, tablica GPT, system plików X4. Wszystko widzi, czyta, działa. 10 dni na wykorzystanie, później kosztuje 100. Tak karkołomnych misji jak odczytywanie Linuxowych dysków pod Windowsem. Nie próbowałem wykonywać przez dłuższy czas, ale w momencie, gdy w wyszukiwarce wpisałem ten temat ponownie, pojawiła się informacja z oficjalnego biuletynu Microsoftu, że istnieje możliwość natywnego montowania partycji Linuxowych pod Windowsem. Nareszcie po ponad 20 latach udało się Microsoftowi zrobić coś, co ma jakiś sens. Przynajmniej taką miałem nadzieję. I na początku próbowałem to uruchomić pod Windowsem 10. Robocza nazwa, pseudonim rzeźnia, czyli w systemie, w którym instaluję, usuwam i robię kombinacje i eksperymenty. Niestety nie udało się. Ale zrzuciłem winę na to, że pewnie narozrabiałem w systemie. Poza tym Adab pisał, że ma Windows 11, więc zainstalowałem czystego Windows 11. I tak jak instrukcja obsługi nakazuje w panelu sterowania programie funkcję włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows, tutaj zaznaczyłem dwie opcje: pod system Windows dla systemu Linux i platforma maszyny wirtualnej. Po zainstalowaniu i zrestartowaniu próbowałem wykonać kroki, które znalazłem w dokumentacji. Najpierw chcemy zobaczyć listę dostępnych dysków i widzimy, że Windows potrafi rozpoznać dysk USB, na którym jest partycja XT4 specjalnie przygotowana w Linuxie i wrzuciłem tam filmik, żeby można było sprawdzić, czy to działa. Widzimy malutki dysk z zainstalowanym Linuxem i widzimy duży dysk z partycją Linuxową Wszystko się zgadza, bo w zakładce zarządzanie dyskami widzimy, że system potrafi rozpoznać dyski, widzi, że tutaj są jakieś partycje. Wszystko wygląda pozytywnie. WSL, myślnik, myślnik mount i chcielibyśmy pendrive'a zamontować. Ctrl C, wklej, nie można odnaleźć dysku. Oczywiście, zanim doszedłem do tego miejsca, bo w tej chwili nagrywam wytłumaczenie i wyjaśnienie tego, co zrobiłem, zanim do tego miejsca doszedłem, miałem jeszcze po drodze kilka innych błędów. Musiałem znaleźć dokumentację, pożal się Boże, dlaczego to słowo powoduje, że dostaję wysypki. Jeśli to jest dokumentacja Microsoftu, to od razu się budzą we mnie demony. Wymagania po przeczytaniu tego wszystkiego mądrego. Okazało się, że w innej dokumentacji znalazłem jeszcze inne kroki. Gdzieś tu, w kroku czwartym, pojawiła się informacja o tym, że trzeba wgrać aktualizację WSL2. Cudownie! Cieszę się, że udało mi się znaleźć tą informację. Po pobraniu i zainstalowaniu i kolejnych próbach okazało się, że to nie działa, bo w kroku piątym jest napisane, że trzeba... Przełączyć się ze starego WSL na nowe WSL, co też zrobiłem. Okej, okay, operacja ukończona pomyślnie. Krok szósty, zainstaluj Linuxa, którego możesz znaleźć w sklepie Microsoftu, specjalnie przystosowanego do potrzeb Microsoftu, specjalną wersję Linuxa i możesz sobie wybrać. Wybrałem Ubuntu 22.04. Gdzieś po drodze jeszcze system zwrócił mi uwagę, żeby zaczęło to działać, to muszę włączyć wirtualizację w biosie mojego komputera. Doszedłem do wniosku, że to trochę zbyt wiele kroków, żeby przeciętny użytkownik jak Adap 42.16 z tym sobie poradził. To nie ma sensu. No ale z ciekawości chciałem się przekonać, czy... Po wykonaniu tych wszystkich kroków, w włączeniu pod systemu Linux dla systemu Windows, zainstalowaniu poprawek, wpisaniu komend, które uruchamiają te poprawki, uruchomieniu maszyny wirtualnej i zainstalowaniu całego Linuxa w systemie Windows. Czy da się to uruchomić? Nie, nie wykrywa dysku. Ok, chcielibyśmy w takim razie tego dużego, nie, tego małego. Spróbujmy. Physical Drive 2. Potrafi. Potrafi, ale jedynie coś tam gdzieś do czegoś przyłączyć, ale nie może tego podmontować. Error 22. Żadnych wyjaśnień, żadnego wyłapania błędu, nie rozpoznaje tablicy. Nic. Szukaj, szukaj. Szukaj, 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 szukaj. Masz czas, na pewno Ci się to podoba. Mamy dla Ciebie kilkadziesiąt stron dokumentacji i gdzieś w którymś kroku, w którymś miejscu na pewno znajdziesz jakąś informację na ten temat. Typowy Microsoft. Jeśli chcesz znać więcej szczegółów, uruchom tą komendę wewnątrz aktywnej instalacji Linuxa działającej w najnowszej wersji podsystemu Linux dla systemu Windows, czy jak to się tam nazywa. Chcemy uruchomić mieć Dmesk. Dobra, WSL uruchamia się nasz Linux i teraz piszemy Dmesk. I co my tutaj widzimy? Dużo ciekawych, istotnych informacji. Na szczęście wśród tych informacji jest zaznaczone coś na czerwono. Czy to jest to? Nie mam pojęcia. Kolejne dziesiątki czy setki stron dokumentacji, żeby przez to przebrnąć. Mam wrażenie, że ADAP 4216 sobie z tym nie poradzi. Najlepsze, że nie mogę tego tak zostawić, bo teoretycznie ta partycja jest gdzieś zamontowana. I teraz muszę ją odmontować. Żeby coś się nie popieprzyło. Z tym dużym dyskiem może spróbujemy. Physical Drive 1. To samo. WSL. Very big device. 3 TB. Trying to use Read Capacity. Ok, dobra. Czyli żeby sobie z tym poradzić. Muszę być ekspertem od surowych komand linuxowych. Cudownie, wspaniale. Kiedyś istniał taki prosty program Ext2FSD, który pozwalał na odczytywanie danych z partycji Linuxowych, ale niestety człowiek, który tworzył ten program, odpuścił sobie dalszą walkę z wiatrakami w 2017 roku. Microsoft zablokował jego działanie, to znaczy. Aktualizacje dla systemu Windows spowodowały, że ten program jest niebezpieczny w użyciu i może zrobić krzywdę Twojemu dyskowi. Wiem, próbowałem, instalowałem, lepiej tego nie używać. Sprawdziłem Ease Use, program, który podobno ma dawać dostęp do partycy linuksowych. Rzeczywiście coś widać, ale nie można niczego skopiować i niczego zmienić, dopóki nie wykupimy licencji pełnej wersji. I w końcu znalazłem program Paragon Software, który robi to, co zazwyczaj robią windowsowe programy, instaluje się i pozwala na działanie przez 10 dni. Wszystko działa i można kopiować dane. To powinno wystarczyć do zachowania tego, co tam na tym dysku jest i po 10 dniach trzeba wykupić pełną wersję, ale do tego czasu problem pewnie już będzie rozwiązany i z tego co tutaj widzę. Chcą za to około 100. Jak widać, da się to zrobić w typowo Windowsowy sposób. Klik, klik, klik i działa. Ale Microsoft z jakiegoś powodu nie robi tego w ten sposób. Dlaczego? Jeśli spojrzymy na NASDAQ, czyli notowania giełdowe i sprawdzimy, kto jest właścicielem Microsoftu, Vanguard Group, BlackRock, o tych dwóch warto coś wiedzieć. Morgan Stanley, JP Morgan, Capital World Investors, czyli wielkie banki, wielkie holdingi i wielkie konstrukcje fiskalno-prawne, które manipulują całymi populacjami, całymi rynkami na świecie. Tych dwóch warto znać. Oczywiście wszystkich warto znać. A jeśli spojrzymy na to, co jest najbardziej dochodowe dla firmy Microsoft, to okazuje się, że najbardziej dochodowa jest Azur i Cloud services, czyli usługi chmurowe, czyli dostęp do serwerów działających pod Linuxem. Dynamiczne produkty i usługi serwerowe, czyli dostęp do usług Linuxowych. Office 365 razem z usługami, czyli opłacane w formie abonamentu cyklicznych opłat, dostęp do usług Linuxowych. Gdzieś dalej są newsy i reklamy. Gdzieś dalej kolejne usługi chmurowe, czyli dostęp do usług Linuxowych na ich serwerach. I to jest to, na czym zarabiają. Na czym tracą? Co umiera? Co już jest martwe, Windows. Jedna wielka shit. Nigdy nie było inaczej. Tyle, że teraz to już jest zimny trup. A jak to wygląda pod Linuxem? Tutaj mamy komendę Mount. I już nam wyrzuciła jakieś informacje, jeśli chcemy coś więcej wiedzieć, man, mount, wpisujemy mount, myślnik i wszystkie przełączniki, wszystkie opcje ładnie opisane. Oczywiście w języku angielskim cokolwiek chcemy zrobić na naszym komputerze, potrzebna jest znajomość języka. Oczywiście w internecie nie brakuje bardzo rozbudowanych samouczków z przykładami. Także z tym nie ma problemu. Jeśli ktoś chce przysiąść i się nauczyć, to wszystko jest do ogarnięcia jak najbardziej. Wiele różnych przykładów, na wiele różnych sposobów, czyli każdy sobie z tym poradzi. Jeśli stąd weźmiemy tą mądrą komendę. Ctrl-C. I tu ją wpiszemy. To jest lista systemów plików, które są obsługiwane w moim Linuxie. A używam w tej chwili Linuxa Mint. I chociaż wygląda to strasznie przerażająco dla przeciętnego użytkownika, to tak naprawdę w większości przypadków nie musimy korzystać z tych magicznych komend, bo do większości zadań możemy wykorzystać już gotowe narzędzia. Więc ostatecznie wygląda to w ten sposób, że na przykład w Linuxie Mint podłączam dysk, on się automatycznie montuje i po prostu działa. Nic nie musimy robić. I to jest dysk Windowsa, partycja NTFS po podłączeniu po prostu widzę, że jest i mogę na nim robić co chcę. Oprócz tego widzę też partycję, która normalnie w Windowsie jest ukryta i też na niej mogę grzebać. Partycje linuxowe oczywiście też bez najmniejszego problemu. Jeśli chciałbym zmienić jakąś partycję, dodać, usunąć, sformatować w jakiś określony sposób, to używam narzędzia dla przykładu GParted, elegancki graficzny interfejs. Wybieram sobie dysk, który mnie interesuje. Jeśli chcę zmienić jakąś party partycję, wybieram sformatuj na i wybieram sobie System plików, którego chciałbym użyć, jak widać, lista jest dość długa: NTFS to jest Windowsowy, FAT16, FAT32 to też są stare dosowe systemy plików. X2 czy X4 to najczęściej używane typowe, Linuxowe i kilka innych. Wystarczy kliknąć zatwierdzić, kliknąć ptaszek, gotowe. Także obsługa dysków od strony formatowania jest prosta, jasna i przyjemna. Od strony montowania w większości przypadków po prostu dzieje się to i jest gotowe. Jeśli kogoś to interesuje, możemy szybko rzucić okiem na listę systemów plików wspieranych przez Linuxa BtrFS. System plików dla Linuxa stworzony przez firmę Oracle w dużym skrócie. Microsoft, Google, Facebook, Apple rejestruje każde Twoje kliknięcie i zbiera wszystkie informacje na Twój temat. Oracle dostarcza rozwiązań dla dużych korporacji biznesowych. Oni rejestrują wszystkie operacje finansowe, nie mam tutaj na myśli Płatności w banku, w żabce czy w Lidlu, oni mają dostęp do wszystkich dużych bankowych operacji finansowych praktycznie na całym świecie. Są mega ważnym i mega zasobnym gigantem. Jeśli chcemy użyć ich systemu plików przy użyciu Linuxa on na kopiowanie przy zapisie, możliwość zmiany rozmiaru partycji online, dodawanie i urządzanie urządzeń blokowych w locie, czyli możemy podłączać i odłączać urządzenia, czyli dyski w trakcie pracy, tworzenie rajdów na poziomie bloków, migawki, podwoluminy, sumy kontrolne, szyfrowanie w locie, kompresja w locie, defragmentacja online, kosmos Microsoft nigdy za 100 lat nie ogarnie czegoś takiego w linuksie to standard XFAT. system plików stworzony przez Microsoft specjalnie na potrzeby nośników zewnętrznych czyli pendrive'ów. po dodaniu odpowiedniej poprawki do Windowsa 7 8, 10 zaczynało to jakoś działać ale generalnie nikt to ma choćby odrobinę oleju w głowie nie używa bo urządzenia zewnętrzne, do których dałoby się takiego pendrive'a podłączyć, jakiś telewizor czy jakiś odbiornik innego rodzaju, gdzie chcielibyśmy zobaczyć zawartość takiego pendrive'a, może sobie z tym nie poradzić. Więc idea martwa w momencie narodzin. X2, X3, X4, systemy plików po kolei udoskonalane na potrzeby Linuxa. Prealokacja, opóźniona alokacja, defragmentacja w locie, w ogóle jakieś dziwne właściwości, które powodują, że ten system plików jest niezawodny, szybki, pewny. Jeśli kogoś interesuje dokumentacja X4 polecam jako lekturę przed zaśnięciem. FAT16 system posługujący się 16-bitowym adresowaniem wykorzystywany w systemie DOS, czyli antyk wciąż obsługiwany, kojarzony z systemem MS-DOS Windows 95. W Windowsie 95 SR2 z dodatkiem, aktualizacją, która poprawiała wiele rzeczy, pojawił się FAT32, trochę rozszerzony FAT16, pełen błędów, wyjątkowo nieudolny, wymagał defragmentacji, błędy rodziły się same z siebie, katastrofalny system plików, ale na tamte czasy jakby nieunikniony. HFS i HFS Plus system plików stosowany przez firmę Apple. Czy jeśli chcielibyśmy jakiś dysk od Apple podłączyć do naszego komputera, jeśli mamy na komputerze Linuxa, nie powinno być z tym problemów. JFS stworzony przez firmę IBM, a system OS 2 i... I to nadal jest coś, czego moglibyśmy używać, wykorzystać. LVM Logical Volume Manager, co zostało przetłumaczone na zarządce woluminów logicznych, chodzi o to, żeby tworzyć przestrzeń dyskową z wielu różnych urządzeń, niekoniecznie podłączonych do tego samego kontrolera czy do tego samego komputera. NTFS New Technology System, standardowy system plików Windowsa NT i jego następców Windowsa 2000, XP, Server 2003, Wista, Windows 7, 8, 10, 11, Windows Server 2016 i tak dalej. NTFS wywodzi się od systemu plików HPFS opracowany przez IBM i Microsoft, nie Microsoft i IBM dla systemu OS2. OS2 to taka historia o systemie operacyjnym stworzonym przez firmę IBM. Na przełomie lat 80. i 90. Microsoft już wiedział, że daleko nie pociągną z tym, co udało im się osiągnąć dzięki systemowi DOS Windows 3.1 i 3.11 naklejanym na DOSa potrzebowali czegoś sensownego i poważnego, zawiązali współpracę, tak to się ładnie nazywało, z firmą IBM, postanowili wspólnie rozwijać jeden sensowny, poważny system do zastosowań profesjonalnych, gdy już od inżynierów IBM-a udało im się wyciągnąć potrzebne informacje na temat jądra systemu i budowy całego systemu, jak to ładnie zostało ujęte rozluźnili tą współpracę, zabrali ze sobą tą wiedzę, te informacje i na tej podstawie zbudowali Windowsa, albo raczej udostępnili Windowsa NT i ta technologia wymyślona przez inżynierów IBM-a służy nam od ponad 20 lat i dzięki niej do dzisiaj większość użytkowników w domu może się cieszyć ze wspaniałego i nieśmiertelnego systemu NT, który obecnie nazywa się Windows 11. I ten system plików jak najbardziej jest obsługiwany w Linuxie. Razer FS zaprojektowany przez Hansa Razera, szybki, wydajny. Niektórzy go lubią, inni nie. XFS, system plików zaprojektowany przez Silicon Graphics, jak najbardziej do wykorzystania i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc pod Linuxem podłączamy jakiś dysk i prawdopodobnie będzie działał i będziemy mogli z niego korzystać. I jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy sformatować dowolny dysk w dowolnym systemie. Po całej tej eksploracji jedyne pytanie, które może mnie nurtować to, ile osób może szczerze powiedzieć, że takie rozwiązanie jest optymalne, że cieszą się z tego, że mają pod system Windows dla systemu Linux... Czyli możliwość zainstalowania Linuxa w Windowsie, wyposażonego w dedykowaną do tego celu platformę wirtualną. Ile osób może powiedzieć, że jest z tego zadowolone, że ma wreszcie dostęp do tych najbardziej potrzebnych i oczywistych narzędzi? Na ile to rozwiązanie ułatwia pracę inżynierom i programistom, a na ile było to jedynie marketingowe posunięcie strategiczne. Gdy prezes zarządu czy dyrektor zarządzający piastujący stanowisko szefa Microsoftu Satya Nadella kupił ludzi kierujących GitHubem, podarował im 7,5 miliarda not bankowych wydrukowanych na polecenie systemu rezerw federalnych, czyli 7,5 miliarda dolarów za najpopularniejsze repozytorium oprogramowania otwarto-źródłowego. Na ile ten ruch umieszczenia narzędzi dających dostęp do Linuxa pod Windowsem był spowodowany tym, że ludzie chcieli uciec z GitHuba, gdy zobaczyli, że Microsoft przejął nad nim kontrolę? Czy to są jedynie moje dzikie spekulacje, czy to było po prostu zagranie strategiczne mające na celu uspokojenie opinii publicznej i przekonanie wszystkich, że od teraz Microsoft będzie dobry, otwarty i przyjazny. Jakby nie było, ten mądry człowiek kierując Microsoftem osiągnął pułap kapitalizacji na poziomie 2,5 tryliona dolarów, czyli ma web na karku. A to, że największa baza oprogramowania otwartość źródłowego była potrzebna, żeby nakarmić sztuczną inteligencję kontrolowaną przez Microsoft, czyli OpenAI i docelowo przejąć kontrolę nad całym środowiskiem programistów, czy to są tylko dzikie spekulacje, czy to jest zagranie strategiczne? Tego się nie dowiemy, dopóki czas nam tego nie pokaże. Takie są to moje dzikie fantazje na zakończenie eksploracji, mającej sprawdzić, czy dyski Linuxowe da się odczytać pod Windowsem. No niby da. Dobra, to chyba tyle na tą chwilę. Jeśli masz jakieś pomysły, problemy, pytania, napisz w komentarzu pod filmem. Jeśli znajdę jakiś ciekawy komentarz, ciekawe pytanie, to przygotuję kolejny filmik. A na tą chwilę to tyle. Cześć.